Cześć wszystkim, znowu Pon 7, przyciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra, popatrzcie jak to teraz pięknie wygląda. Przerobiłem wszystkie nasze nasze piece, tak żeby miały u góry 4 pasy. I ogarnąłem generalnie tutaj wejście. Tutaj wszystkie te kopalnie zmieściłem do jednego pasa, wszystkie te kopalnie do jednego pasa. Z tamtej kopalni mamy 2 pasy, więc mamy w sumie 4 pasy. I to wystarczy, żeby zapełnić całą naszą linię z miedzią. Tutaj też ogarnąłem. Włączyłem te dwie linie, które były jeszcze nie włączone. Dorobiłem czwarty pas, przeciągnąłem wszędzie. I na razie też wystarcza, żeby zapełnić wszystko. Przy okazji tutaj wszystko się już skończyło z tej kopalni, więc jedyne co teraz zasila naszą przetapialnię to właśnie ta stacja kolejowa. Okej. Jak widzicie, ładnie działa. Przy okazji to te proste zejście w ten sposób, bez użycia jakichkolwiek liczników, działa tak długo jak jest nadmiar produkcji nad zużyciem. Kiedy jest nadmiar zużycia nad produkcji, to wtedy pojawiają się problemy, bo w niektórych miejscach jest więcej, w niektórych nie ma nic. I tak, ale dopóki mamy więcej surowca niż go zużywamy, to wszystko działa w miarę ok. Dobra, kolejny problem w naszej fabryce jest brak czerwonych płytek. To póki co ogranicza naszą produkcję, głównie tak, modułów szybkości. Więc myślę, że podwoimy sobie tutaj produkcję czerwonych płytek. Jeden prosty trik, który możemy zrobić, po prostu tą fabrykę zamienić na produkcję 1, 2, 3, 4, 5, 6 na produkcję dodatkowych przewodów kabli. Gdzie tu są? Jedziemy drut. Voilà. W ten sposób będziemy mogli sobie dostawić dodatkowych 6 fabryk tutaj. Tylko będziemy musieli troszkę tutaj pokombinować z rzeczami. Ale zaraz. Tak, będzie wyjście. Znowu będzie wejście. I wyjście. Teraz tak. Będzie tak. Tak i tak. I voilà, dobra. Teraz będzie działać. A jeszcze musimy to podłączyć. Powiedzmy tak. Chociaż nie. Na innych liniach to nie będzie działać lepiej, dobra. Okej. Problem z prądem. A, okej, musieliśmy gdzieś być pewnie zaatakowani. Albo nie wiem. Produkcja? Pobór? Serio? Coś dziwnego się wydarzyło. Okej. A, okej, dobra, tutaj musimy pomieszać kolory, żeby to działało. Więc my tutaj damy czerwony. Dobra. A tutaj damy żółty, tak żeby działał. Dobra. I to będzie działać. Tylko jeszcze musimy to przedłużyć tą linią. Okej. Tak, naprawdę dziwna to sytuacja z prądem była. Czy znowu coś tu się wydarzyło? Nie. Tutaj wszystko w miarę działa. Za tym, że coraz mniej węgla mamy. Okej, wiecie co? Coś musiałem tutaj pewnie przerwać. Jakąś linię. Tak, tutaj przerwałem linię. I teraz nie mamy zasilania z góry.
Dobra, to wszystko tłumaczy. Ale dobra, zaraz wezmę i to naprawię. Chociaż... Czy co, jak tutaj to idzie... Nie, dobra, tak. Teraz nie mamy zasilania z góry. Dlatego. Ale dobra. Dobra, już naprawili roboty. Wszystko działa. Dobra. Bierzmy się za to. 3, 4, 5, 6. Dobrze, wy używacie 4 miedziane druty, więc rzeczywiście tutaj nie powinno być potrzeby. Ok. Przedłużmy to wszystko. W sumie chyba pewnie miałem na to jakiś blueprint, co? Tak, miałem. Więc jak zrobimy tak... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Tak, musimy jeszcze jedną fabrykę dobudować. Dobra. Tak, tutaj już zrobimy, żeby było lepiej. Chociaż nie będzie to pewnie ładnie wyglądać, ale dobra. Dobra. Tak samo musimy zrobić tutaj. Wiecie co, może zrobię szybciutki schemat na to. Już nie będzie chciało mi się tego kopiować. Więc włożę na razie tutaj. Tak, tutaj pokasuję to wszystko. Tak będzie ok. Jeszcze tutaj tak samo. Dobra. I teraz jeszcze odpowiednie podajniki. Aha, stąd będziesz brał, tutaj będziesz podawał i podpięcie, ok. Tak samo tutaj. Będziesz zapodawał, stąd będziesz brał, będziesz zapodawał i prąd. Dobra. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj resztę rzeczy. Jakieś zabłąkane dwa schematy tutaj się pojawiły. Nie wiem w sumie skąd. A, pewnie z wyjścia poprzedniego. Dobra. I teraz tak, to jeszcze musimy przedłużyć. Dobra, nie musimy jeszcze te fabryki poprawnie obsłużyć. Mianowicie tak. Tutaj wyjście, tutaj wejście. Tutaj wyjście. Tutaj wyjście. Tutaj wejście i tutaj. Nie, na odwrót. Tutaj. Tak. No i dobra. Mamy teraz w ten sposób szybko dwukrotnie zwiększoną produkcję. Okej, ta linia jest trochę dłuższa, pewnie tutaj źle wyrównałem.
A dobra. A musimy jeszcze tutaj pasy dobrze zrobić. I dobra. I będzie nam produkować dwa razy szybciej, pod warunkiem, że dostarczymy jej dwa razy więcej plastiku. Tym też się za chwilę zajmiemy, ale na chwilę muszę jeszcze wyrzucić te rzeczy zbędne. Żelazo. Tego nie chcę. Okej. Coś jeszcze mam do powyrzucenia, to na przykład beczki też na razie mi nie będą potrzebne. Okej, dobra. To sobie wsadzę. To schemat sobie wsadzę tutaj. A to może wsadzę do tej wielkiej księgi. Chociaż wiecie co, może tutaj po prostu dorzucę. Raczej prędko nie będę z tego ponownie korzystał. Okej, dobra. Teraz musimy zwiększyć produkcję plastiku. Nie będzie z tym problemu, ponieważ mamy na razie spory zapas gazolu nadal. Więc myślę, że jak dorzucimy dwie kolejne fabryki, to będzie spoko. Ciach, ciach. I po prostu, tak jak tutaj. Jeszcze prąd. Świetnie. To również nam pomoże w produkcji, tylko wiecie co, może tutaj zrobimy mały zawijas. Żeby te żeby wyjścia sobie nie wchodziły w drogę. Okej, tutaj zrobimy poprawny wyrównywacz. Czyli tak, 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 tak. Tak, dobra. I będzie ok. Niedługo pewnie zacznie nam się kończyć gazol, tak już nam spadła rezerwa z 18 tysięcy do 16. Ok, tutaj jeszcze wszystko ok. Musimy się zająć tu również tym, tak, tymi domostwami, ponieważ zaczęły nas pewnie atakować po tym, jak zaczęliśmy tutaj kopać miedź. Ok, dobra. Trzecia sprawa, którą miałem się dzisiaj zająć, to pociąg. Nie ganiają moi pomocnicy. Okej, dobra, coś musiałem zepsuć. I to bardzo. Tak, tutaj niepotrzebnie dałem coś takiego. Okej. Czy jeszcze jest jeszcze taki problem? Chyba nie. Okej, dobra. Trochę to uniemili mi rzecz, ale możemy to jakoś łatwo załatwić, powiedzmy. Dam podajnik filtrujący, który będzie ściągał po prostu to. Damn. Samo pewnie tutaj możemy zrobić, co? I w sumie może jeszcze tutaj dam. Ok.
Okej, dobra, potrzebuję tutaj prądu. Dobra. Nie jest to nasz jedyny problem. Tutaj jeszcze musimy to ogarnąć. Już może po prostu pozgarniam wszystko. Będzie najprościej. Troszkę zasobów również się przyda. Okej. Tutaj się nic nie rusza, bo po prostu pewnie nie ma potrzeby. Ale dobra. Powinno się w takim razie oczyścić resztę. Reszta. Dobra, to na razie sprzątniemy. To również. Z tego sobie zrobię nowy schemat. Ponieważ tak, to jest poprawiona już stacja. Okej. Okej, dobra, jeszcze raz, bo nie zatwierdziłem. Okej. To póki co sobie rozbierzemy wszystko. Aha. I dobra. Teraz tą stację chcemy... Dobra, jaki wy macie problem? Za mało przestrzeni magazynującej. Wiecie co, to może tutaj postawię. Jakąś na szybko. I tak, nie mam stalowych skrzynek jak zwykle, mam tylko żelazne, które mi już w sumie niepotrzebne są. Dobra, stalowe skrzynki, rachuciachu. I szybko skrzynki magazynujące. Dobra, stalowe. Gdzie one weszły tutaj? Dobra, starczy. Powiedzmy tutaj powsadzamy. Okay, przy okazji możemy od razu tory pociągnąć. Okej, dobra, w końcu zrobiły się moduły wydajności. Teraz bierzmy się za proces wzbogacania metodą Kowareksa. Aż tak, to również będzie wymagało sporo nauki. Tak, dobra. Tak jak ustaliłem, gdzieś tutaj postawimy tą stację. Powiedzmy, zrobimy ją gdzieś tutaj. Tutaj będzie wpływało z tej kopalni, a tutaj z tej kopalni. Dobra. Przy okazji mamy więcej slotów logistycznych. Dzięki budowie. Czy dzięki badaniom, które ostatnio zrobiliśmy. Dobra. Gdzie mam roboport tutaj? Myślę, że sobie tutaj gdzieś przedłużę sieć. Okej, tak będzie łatwiej. Dobra. Tak. Tutaj nie będziemy potrzebowali tych rzeczy. Więc sobie to szybko ogarnijmy. I tak. Bo to już jest okej. Tak, i więcej skrzynek znowu mi potrzeba. Okej, wiecie co? W międzyczasie zrobię sobie produkcję ze stalowych skrzynek, bo to już mnie zaczyna irytować.
Dobra. Stalowa skrzynia. Go, go. Nie masz prądu. Tutaj nie ma zasilania. Okej, okay, dobra, jak zwykle coś musiałem zepsuć. Aha. Podłączmy, powiedzmy, tędy. Tak jak będą biegnąć tory. Ciekawe, czemu potrzebujecie stacji, skoro mieliście to przed chwilą i na pewno gdzieś ją macie. Może ja ją mam w ekwipunku, zaraz zobaczę. Tutaj jest stacja. Okej, okay, pewnie to uważa, że jest osobna sieć, co? Pewnie tak. Dobra, to przydałoby się również w takim razie połączyć te dwie sieci. Skoro uważa, że one są osobne. Okej. Okay. Ciach. No i dobra. Dokończmy tą stację. I zamówmy sobie od razu, powiedzmy, stack torów. Dobra. Czy już lecą? Teraz już lecą. Dobra, to jeszcze zajmie chwilkę. Dobra. Jak tym się zajmiemy, to już zostanie nam do roboty póki co dorobienie kolejnych rafinerii. Tak, nasza prędkość wydobycia nadal jest świetna. Nie wiem, czy oni pozbyli się w patchu 15, bo ona w ogóle nie spada. 2,9, 2,7. Czyli 12 surowca. No, wiecie co, w patchu 14 to już myślę, że do tej pory na pewno prędkość wydobycia zdążyłaby mocno spaść. A tutaj dalej stoi na poziomie 2 na sekundę. Więc w sumie, wiecie co, nie wiem, czy nie zmienili tego w patchu 15. Ale jeżeli dalej nie będzie spadać, czyli tylko pozostać na takim poziomie, to zdecydowanie nie będziemy potrzebowali żadnego pola dodatkowego podłączać sobie. Po prostu będziemy dorabiać kolejne rafinerie. Okej. I dobra. Teraz już tylko musimy przeciągnąć to na dół. Okej. Co, może zrobię taką małą zawrotkę, żeby te wszystkie surowce również poleciały. Będę budował tą ścieżkę. No i dobra, idziemy na dół. Co, postawię sobie tutaj jeszcze jeden roboport, żeby podlatywały do mnie robociki. Okej. Okay. W sumie tutaj mam jeden, ale dobra. Będzie okej. Okay. I tak. Idziemy dalej.
To i zróbmy to porządnie. Czyli tak. Będziemy mieli 4 wyjścia. W sumie 3. Będziemy mieli tak. 3 wyjścia. Oraz 4 wejścia. Okej, muszę sobie w takim razie zamówić stack szybkich rozdzielaczy. Jeszcze tutaj dostawimy i będzie okej. Dobra. Te dwa pasy podłączymy tutaj. Pozostałe dwa będą leciały tam. Dobra. Jeszcze tutaj musimy wyprowadzić. Wyjście. To jest nasza stacja. Gdzieś tutaj. Dobra, to będzie nasza znowu kopalnia żelaza 2. Stawimy nasz tutaj poprzedni pociąg. I wagon. Dobra. Trzymaj paliwo. I znowu będziesz jechać tak jak wcześniej. Czyli kopalnia żelaza 2, pełne wagony, baza żelazo, puste wagony. Dobra. Musimy popracować chyba jeszcze nad tym pasem. Tak. Dobra, tutaj już zeszło wszystko co potrzebowaliśmy, więc możemy to pokasować. Tak. Ok. A ten pociąg może już ruszać w drogę. Co tutaj się dzieje? Nie wiem, bo nie mam widoku. Nie jakiś silny atak musiał tam pójść. Tak, będziemy musieli również tutaj prędzej czy później pogarniać te rzeczy. Dobra. Stak tego. I dobra, i ty już możesz jeździć. Powinno wszystko działać tak jak wcześniej. Dobra, to jeszcze szybko ogarnijmy tutaj to złoże. Nie jest ono zbyt duże, więc nie powinno nam zrobić problemu. Kopacze mi się skończyły, ok, to jest ciekawe. Czy mam tutaj koparki? Mam koparki. To dlaczego mi się nie dostarczają, co? Są w pasywnej skrzyni zaopatrzeniowej. A pewnie nie mam ich tutaj na liście żądań. Dobra. To szybko, poproszę. Zestaw. W międzyczasie już mogę tutaj pasy budować. Będą tutaj prowadzić. Muszę uważać, żeby nie wyjść z zasięgu. Może tak. A. Tak weźmiemy.
Dobra. Już mam moje koparki, świetnie. Dobra. Tutaj roboty konstruują. Dokończmy to szybko. Dobra, może być. I tutaj jeszcze. Okej. No i dobra. Teraz jeszcze podłączenie do prądu. Może tak zróbmy. Bezpośrednio na miejscu. Tak. Jest jeszcze z tej strony. I z tej. No i dobra, to nie zapełni w pełni tych pasów. Okej. I mamy tutaj znowu jakiś problem z energią elektryczną. Pewnie znowu zużywamy wszystko po prostu. Nie nadążamy z produkcją, co? No tak, dobra. Mamy za duże zużycie po prostu. Dobra, więc tak jak mówił ryba kawalarz, możemy się zainteresować czymś takim jak zmniejszenie produkcji, znaczy wymagań energetycznych, stosując moduły efektywności. Ale na razie po prostu dalej będę dostawiał kolejne fabryki energetyczne. Okej, dobra, tutaj muszę to przestawić. To skasować. I tutaj. Dobra, pożera nam to troszkę z zasobów. Ale to jest czysta energia, którą nie będziemy musieli się przejmować, że nam zwiększy ewolucję potworków i tak dalej. Okej, dobra. Mimo wszystko myślę, że następną rzeczą, którą będę musiał zrobić, to również będzie podłączenie nowego węgla tutaj. Chociaż najbliższy węgiel to mamy tutaj, więc będzie całkiem długi pas. Ale mimo wszystko zapasowa energia przyda się na wszelki wypadek. Na przykład gdyby w nocy zaatakowało nas dużo obcych i potrzebowalibyśmy dużo energii do ochrony. Okej, dobra. Te dwa klastry się wybudują bez większych problemów, tylko troszkę zasobów nam brakuje. A te pociągi pewnie tutaj teraz długo się wyładowują. Ponieważ nasza sytuacja z żelazem jest zdecydowanie ponad to, co obecnie potrzebujemy. Więc mógłbym nawet pomyśleć... O, patrzcie. Dobra, tutaj nas zaatakowali. Dobra, to będzie dobry moment, żeby zrobić przerwę. Tylko jeszcze odeprzemy tamten atak. Dronie zniszczyli robot konstrukcyjny. O, okej, dobra. O mało by tam nie wlazł pod ten pociąg. Takie rzeczy często się zdarzają. Będziemy musieli się tymi sąsiadami pozajmować w takim razie, skoro już im nie pasuje, że tu jesteśmy. Chyba to jakieś nowe się zrobiło. Okej, zapraszam tutaj. No i dobra. W następnym odcinku ogarniemy węgiel, podłączymy tutaj. Ogarniemy dodatkowe rafinerie. Już tak, kończy nam się gazol po dodaniu tych dodatkowych produkcji plastiku. No i cóż.
I powoli dalej idziemy w kierunku rakiety. Chociaż powoli, ponieważ wszystko stoi z takich lub innych przyczyn. Ale dobra. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.